Już prawie po słodach schodzi Ecik Niedźwiedź. Gich, gich, gich. Na zatku swojej gowy, za Krzysiem. Na tela nawiela on wie, to jest jedyny sposób schodzenia po słodach. Ale czas od czasu czuje, i że szłoby to zrobić inakszy. Jakby ino przestał na chwilę gichać i pomyślał nad tym. A potem czuje, i że można jednak nie idzie. W każdym razie już je na dole i je gotowy, żeby go wam przedstawić. Maryś Puch. Jakże pierwszy raz takie miano usłyszał, to powiedział tak, jak wy byście powiedzieli. A jak myślał, że on jest synek? No i o tyż, powiedział Krzyś. To chyba nie możesz go nazywać Maryś, pra? Nie nazywam. Ale powiedziałś, to jest Maryś Puch. Nie wiesz, co to jest ryś? Ach ja, teraz już wiem. Odpowiedział rzekł Wartko. Mam nadzieję, że wy tyż, bo to jest całkie wytuplikowanie, jakie dostaniecie. Roztomili. To był kącek z Niedźwiedka Pucha, czyli Kubusia Płatka po śląsku. Witam cię jeszcze raz pięknie, Grzegorzu. Cześć. Mikołaj Niklaus Wilga, Grzegorz Kulik i teroski tak ino słowem wstępu przeczytam to, co stoi we internecie, no. Bo można powiedzieć człowiek orkiestra, popularyzator języka śląskiego, tłumacz, twórca kanału na YouTubie Chwila z Gotką, współtwórca portalu Wachtyż.eu, no i oczywiście chyba najważniejszą rzecz tego wszystkiego, przekłody książek Dracha na język śląski, Opowieść wigilijna, czyli Godnio pieśń, Kubuś Puchatek, czyli Niedźwiedek Puch i Mały Princ, czyli Mały Książę i za niedługo się ukaże coś jeszcze... Alicjo we kraju dziwów. Alicjo we kraju dziwów. No i genau ważne do graczy ETS, czyli Euro Truck Simulator po śląsku, co też go nagrywał na kanał. Ale jeszcze jest jedna rzecz, to mnie fest ciekawi, że to, tego nie widać, wnikaj w internecie, jak łomie piszą, że platforma Sealing, pra? To i jeszcze laureat Nagrody Górnośląskiego Tacyta. No, to tam no, to jest ostatnia rzecz, co właśnie trzeba godać. Aha. Ale ten Sealing jest ważny bez to, że tam idzie się za darmo poczytać po śląsku, idzie się sprawdzić w korpusie śląskiej Gotki, jak jakieś słowo jest używane w literaturze śląskiej i idzie też wejrzeć do translatora automatycznego ze polskiego na śląski i ze śląskiego na polski. I na tym Wachtyżu EU też artykuły i po śląsku, i po polsku, o śląsku, ale nie ino, bo ogólnie o tym, co się dzieje i w Europie, i na świecie. Baży na śląsku. Baży na bo śląsku. Jednak nie chcemy robić tak, żeby te wiadomości, co tam są, żeby one się nakładały na to, co już jest. Ino baży rozchodzi się o to, żeby tak kulturowo podciągnąć ta śląską ofertę w internecie, żeby ludzie się mogli czegoś ciekawego dowiedzieć, żeby mogli się po śląsku poczytać, bo jest moc rzeczy, co ludzie nie wiedzą, a dobrze by było, żeby wiedzieli. Ja, dobrze. I tak na początku, bo muszę powiedzieć, że to nie będzie taki stricte wywiad, ino takie bardziej łosprawianki między Ślązokiem a Ślązokiem, Bytomiokiem a Bytomiokiem, bo tyże się z Bytomia. Ja bez blisko mieszkamy się. Ja w ogóle okazało się, że mieszkamy od ciebie dosłownie rzut beretym, no ale jakoś my się nie szczaśli jeszcze wcześniej. No ale też wiem, bo żeś mi powiedział, że był epizod sidrowski. Oprócz Bytomia jeszcze. Ja, no bo ja się narodził w Bytomiu, ale ja się chował na Cidrach. Na Cidrach, na Rojcy. Na Rojcy. Pierwsze 24 lata mojego życia żech przemieszkał na Rojcy. Potem żech się przegrudził do Bytomia. I no tak, jak się rozchodziło historią mojej familii, to nie było tak, że ja się, że ona nie jest z Bytomia, i no my są z Bytomia, i no że tak się złożyło, że ja na tej Rojcy żech się chował. I dobrze, żech się chował, bo myślę, że w Bytomiu bych się tak dobrze nie nauczył grać po śląsku. Nie, na Rojcach albo ogólnie na Cidrach to głównie po śląsku jednak, nie? Więcej jest tej Gotki na pewno jak na Bytomiu. No a dobrze, bo tak zacznę takim kontrowersyjnym pytaniem, takim odniesieniem do takich pewnych słów. Z 2011 roku taki jeden pan powiedział i z kuli tego mu takie pytanie, czy ty się zakamuflowano obcyjo niemiecko? Wiesz co, jakby to powiedzieć? Ja mam korzenie też niemieckie, prawda? Bo we mojej familii ze jednej strony to są same Heidenreichy, Bresslery, Schwarze i bez to są to nazwiska, co się zdawają takie niemieckie. Niemieckie. Z drugiej strony mam jedna babka, co się narodziła w Kazachstanie. Ale nie z jakiejś polskiej familii, co była przeniesiona do Kazachstanu. No, richtig z Kazachstanu. Z Kazachstanu, aha. No, bez to ja jest taki pomieszany, ciężko powiedzieć. Ja nie mogę być żadną zakamuflowaną opcją. Ja jest,
wiesz, ja jest efekt tego wszystkiego, co się tak złożyło, narodził żech się tu i żech jest stąd. Znaczy właśnie do mnie to jest takie śmieszne, bo wiem, że i ja i ty mamy pochodzenie niemieckie, bo ja od strony ojca mam czysto niemieckie pochodzenie w zasadzie, ale że to był taki efekt, że warto zwrócić na to uwagę, że ten pan wtedy powiedział akurat, że powiedział zakamuflowano opcję niemiecko, nie bez przykład austriacko, nie, czy czesko, czy morawsko, ale to jest takie podług mnie dalej, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, takie straszenie tymi Niemcami. Ja. Wiadomo, że w Polsce, no wiadomo, Niemcy, no to wszyscy już robią po batkach, jak słychać o Niemcach, nie? Ja, no bo to jest tako... I że te takie kojarzenie Ślązaków z Niemcami, ale w sensie takim negatywnym, bo to, że no... Mocka Ślązoków ma jakieś niemieckie pochodzenie, bliższe albo dalsze, nie? To do nas nie ma to nic dziwnego. No ale właśnie do ludzi w Polsce, kiedy to słyszą o Niemcach, o pochodzeniu niemieckim, tak jak jednemu panu wywlekli tego opy z Wehrmachtu, nie? No i właśnie, i że ktoś z tego w ogóle, że ktoś z tego jakoś haja zrobił, nie? Że to jest coś, że chłop się narodził w Gdańsku i że był w Wehrmachcie, no a miał być kaj. W Armii Czerwonej, no właśnie, no nie wiem, ale nie? Wiesz, bo mnie się zdawa, że to jest też taka percepcja głupio, bo... W Polsce po tym masz tak, że masz w Sejmie, w parlamencie ludzi, co się nazywają Hoffmann, Wassermann, Miller. Same niemieckie nazwiska i oni nie, oni, oni są blank polscy. Ja. Albo Mariusz Fürstenberg. Róża Thun, no tam w Pierodny tego jest, ja. Taki roztomajty. Żadnemu się ci ludzie nie kojarzą z Niemcami, nie? No. A potem patrzą na Ślązoków, nie? Co mają nazwisko, nie wiem. Kulik, Mercik, Gorzelik i zaraz jest, a to są Niemcy. Niemcy, ja to są Niemcy, no to, właśnie. No sorry, ale trochę jest to nie ten. Aha. Ale no, wszędzie tak jest. No Niemcy ponoć mają ze 20% polskiej krwi, Polacy mają chyba 20%. No tam całki wschód Niemiec, no to w sumie zgermanizowane te tereny tych dawnych tam Słowian Połapskich i tak dalej, nie? A to ani nie o to się rozchodzi, no kupa Polaków. Ale to z emigracji też, no. Bez to mnie się zdawało, że takie robienie z ludzi, że ci są tacy, ci są owacy, to jest takie, no, myślę, nieodpowiedzialne. I to jest potem takie straszenie jakimiś inkszymi grupami ludzi. To mi się fest nie podoba, bo przecież no, Ślązacy, na Ślązaków naskakować. No, co my mamy ze sobą zrobić? No my są stąd. No. Tako jest nasze, do jednych, jedni uważają to za polskość, jedni za niemieckość, jedni za śląskość i koniec. Przecież nie będziemy się nad tym zastanawiać, co genau ludzie mają na myśli, niech się myślą, co chcą. Ważne, żeby wszyscy koło siebie mieszkali i robili na to, żeby sam było jak najlepiej. I się nawzajem szanowali, mieli zoca do siebie. Ja. No ale też właśnie nie możemy unikać tych tematów, bez przykład, że Moska tych miast, kaj my żyjemy, bez przykład Bytom, to było miasto niemieckie do samego 1945 roku. I w Bytomiu jeszcze przed wojną język niemiecki jako język, jako pierwszy język ojczysty deklarowało 60% mieszkańców Bytomia, nie? Nie było nawet więcej. Teraz a można tam... nawet więcej. Bo... Myni na rozbarku, tam barzy po śląsku właśnie, niż nie, ale w centrum... Wszystko, Szumbierki, Łagiewniki, no. Bobrek, Karp, Miechowice, Górniki, Stolarzowice, to wszystko godało po naszemu, a same centrum godało po niemiecku. Po niemiecku więcej. A potem przyszło 45 i naraz całe centrum zaczęło godać po polsku, a wszystko naokoło stało tak, jak było. Tak, jak było. Dobrze, przejdziemy do czegoś takiego bardziej może przyjemnego, jak to oskarżenie. Te przekładanie na śląski, jak to szło do tego? Jakżeś to, kiedy takie się pojawiła taką myśl, a można ją przełożyć na śląsko Gotka, jakieś książki. Wiesz co, bo pierwsze to było to Godnio pieśni. Że się pomyślał, że dobrze by było to przełożyć, bo to nie jest długie, a że nie miał w ten czas jeszcze jakiegoś ekstra doświadczeniu w przekładaniu, no to że pomyślał, że może nie będzie źle. No i tak w 2013 przełożył, że chyba z 10 stron i że dał pokój, tak jak zawsze ją, nie? I potem kaś tak za 3 lata, że się pomyślał, że a można by to skończyć jednak, nie? I że poradził to skończyć i ta pierwsza wersja tego przekładu, jak się teraz pomyśla, bo ja do dzisiaj mam u siebie na dysku, jak ona to patrzy, to ja padł masakra, nie? No, bo to jest tako blank, jakby się wziąć za to ktoś, kto był do końca nieprzygotowany. Ale po tym, że nad tym siot i jeszcze raz to zrobił, jeszcze raz, znaczy nie, że od początku, że przekładał i no redagował, że to,
A żech dokludził to do takiej wersji jeszcze z pomocą od Mirosława Syniowy, co też przekładał na śląsko gotka i nową przekładą poezję. Z pomocą jego żech doszedł do takiej wersji, jako jest teraz. No i ona jest taka dość fajna. Mnie się już teraz podoba. Aha. A potem się to tak zaczęło rozwijać. Nie miał, że chce ze sobą zrobić po tej godni pieśni. Panu, no coś bych musiał zrobić. No i zaczął, że się bawić tym drachem. Tam jest ta pierwsza scena tego świniobicia. No i o ta scena przełożył i posłał do Szczepana Twardocha. Nie? I Rzech napisał mu, że bawił Rzech się tym i jak Rzech coś zepsuł, to przeprosił, nie? A on mi odpisał, że to jest super, że to jest rewelacyjnie przełożone i że i się spytał, czy ja bym nie chciał całkie to przełożyć. Chodź, nie? No to okej, to ja zainteresuję wydawnictwo i ten, i będziemy robić. No i tak się to rozwinęło w tego dracha. W tym czasie, jak Rzech przekładał tego dracha, to ja też zajmował się taką większą robotą, bo Rzech składał ten korpus, co Rzech o nim wspomniał wcześniej. No i zrobienie tego korpusu polegało na tym, że ja musiał przepisać najprzód 400 stron tekstów gwarowych śląskich z połowy XIX stolecia. Mhm. A że one były pisane fonetycznie, nie szło tego zeskanować i zocerować albo coś, no że musiał to przepisać. No i że miał gowa pełno tego XIX-wiecznego śląskiego języka i mi się tak dobrze tego dracha przekładało, że ja na wszystko zaraz miał gotowe określenia. Nie? Aha. No i tak z tym drachem Rzech się dość mocno wyrobił. Potem jeszcze doszedł ten mały princ i ten niedźwiadek Puch. No i teraz będzie piątą. Czekamy, bo właśnie tak muszę zauważyć, że, bo jest jeszcze, tak jak my gadali, Mirosław Syniawa i Zbigniew Kadubek, są ludzie oprócz ciebie jeszcze, którzy się tym zajmują, tymi przekładami na śląsko gotka, no ale ty się w zasadzie taki, bych powiedział, prekursorem przekładu prozy na język śląski. Po prawdzie to ja. Tak, no. Chyba bym powiedział, że, bo wiadomo, są takie książki już od lat, jak Bery i Bojki Śląskie i one też są częściowo jakoś tak pisane po śląsku, no ale to nie ma tak richtig po śląsku napisane, wiadomo, nie? Tam są inne jakieś takie kąski po naszemu wtrącane. Bo ci, co to pisali, to nie rozpisali to dobrze po śląsku. Mhm. I potem to... Redakcja to potem dokludzała do tego, że oni dochodzili do wniosku, że a nie, bo to ludzie z Polski nie będą wiedzieć, o co się rozchodzi. Mm-hmm. Kto to w Polsce czytał? No ja wiadomo. To inne ludzie na Śląsku. I też to jest, ale oni pisali, no, że to są takie gawędy, takie opowieści z dawnych lot i tak dalej. To tak, wiesz, na dzisiejszą mentalność to tak nie jako taka ciekawostka bardziej, nie? Ewentualnie. No. Bo to jest tako, to jest takie... Jak to było, jak Stasiu chciał w szóstej klasie być za Feuermana? Kogo to dzisiaj interesuje? Ja. To się chce poczytać o tym, jak ktoś kogoś morduje. Mm-hmm. Albo bajtlą poczytać o tym, jak Maryś Puch włazi na strom i próbuje miód zdobyć, albo coś takiego. Mm-hmm. Ale to takie, po tym wiesz, no, to mogło być fajne 40 lat temu, a dzisiaj to już nie. Wiadomo. No i z kuli tego, że się zrobi, coś takiego pojawiło, bo jako, że w tym górnośląskim języku nie było w zasadzie czegoś takiego, no ale były teksty w języku albo w dialekcie dolnośląskim. Tym, który już w zasadzie nie istnieje albo całkowicie, albo ewentualnie jakaś tam reliktowo jeszcze w jakichś małych placach Niemiec można się coś zachowało, a w tym właśnie dolnośląskim też jest roztomajcie uważane, że albo to jest dialekt języka niemieckiego, albo że to jest w ogóle osobny od niemieckiego język dolnośląski. No bo dialekt i język to jest jedno i to samo, prawda? I no to jest, zależy od tego, jak się ludzie ugadają. O tym jeszcze będziemy gadać. No ale właśnie w tym języku albo dialekcie tworzyli bez przykład Andreas Gryphius, czyli w zasadzie ojciec opery niemieckiej. Gerhard Hauptmann i jeszcze, no było tego, a właśnie... Z Hauptmannem to było śmieszne, bo on tych swoich tkoczów napisał najprzód po dolnośląsku i się spomiarkował, że żaden tego nie czytał. To przełożył na Hochdeutsch
i w ten czas dostał Nagrodę Nobla. Mm-hmm. No i właśnie to jest też ciekawe, bo nawet jest Wikipedia w tym języku jeszcze. To jest język niemiecki, też z dodatkami z języka polskiego, z tego naszego języka górnośląskiego, z czeskiego, z morawskich godek. Także bardzo mają nawet Jeronie. Jeronie, Pieronie, też ten Pieron tam się przewijał w tym języku. No, widać, że to jest takie słowo stricte takie nasze, wydaje mi się, takie jedne z takich najbardziej jednak śląskich tu, ten Pieron, że jest taki zakorzeniony. No wiesz, bo ludzie na Śląsku... Straszny obelga w ogóle jeszcze jakiś czas temu, nie? W zasadzie takie, no ciężki taki blusk, bych powiedział. No to wiesz, ludzie fes mocno wierzyli w te wszystkie stare pogańskie wierzenia, chociaż już dawno było chrześcijaństwo i ludzie do kościoła chodzili po 3 razy w tydniu. Mm-hmm. A duchy jeszcze byli przerażeni, jak się pomyśleli o tych starych bogach. Bez to, no ja, ostatnie nabożeństwo takiego kultu pogańskiego na Ślęży było chyba w 1932 roku. Jeszcze było roku. Wtedy. Bez to, no, trzymało się to u nas fest. Aha. I w ogóle taka jest ciekawostka, że ten śląski pieron, a fińskie perkele podchodziło od tego samego perkunosa, peruna, zależnie od kraju, on się troszkę inaczej nazywał, nie? Mm-hmm. Peruna w Polsce, tego słowiańskiego bożka. Także taka ciekawostka. I teraz, kiedybyśmy właśnie przeszli do tego język, czy dialekt, czy gwara, jak to, bo wiadomo, że w takiej ogólnej opinii, jak słyszymy coś o śląsku, o śląskiej mowie w telewizji, no to jednak dalej występuje ten termin gwara śląska, nie? Ewentualnie czasem dialekt albo etnolekt, ale bardzo rzadko język śląski. No i właśnie, powiem ci, że mnie to śmieszy troszkę z tym gwarą, bo to jest tak, że u nas, tu w Bytomiu, nigdy byś nie usłyszał określenia gwara śląska, dopóki sam Polska nie przyszła. Mm-hmm. Określenie gwara u nas na Śląsku było notowane ino kole Kluczborka, Wolesna, to był ten rejon, kaj ludzie coś tam używali w określeniu gwara, a nika indzi go nie było. Pra? Żaden nie godał na to, jak na ten swój język gwara. I nawet jak masz słownik gwar śląskich od Bogdana Wyderki wydawano, co go wydawał Uniwersytet Łopolski, to masz tam w haśle gwara masz zaznaczone, że to jest nowe znaczenie. Mm-hmm, mm-hmm. Że to nie jest takie znaczenie, co było zawsze. No to jest od niedawna. To przyszło nam ze polskim językiem. I bez to my się trochę nerwujemy też, jak słyszymy te gwara. No bo to jest takie określenie, co nam nie odpowiada, prawda? Bo ja też potem słyszę, że ja przekładam na gwara. I no, że weź się potem coś takiego. Gwara, gwarzyć, gaworzyć, hawarit. Nie, to wszystko jest związane z wypowiadaniem słów. Mm-hmm. Nie? Jak ktoś ze mną chce godać o moich przekładach, to nie może godać, że przekładam na gwara, bo w momencie, jak to jest zapisane, to już nie może być gwara. No bo gwara to się godo, nie? Czyli no gotka, no właśnie. To możesz, wiesz, to możesz przejść do lektu, etnolektu, możesz to nazwać dialektem, możesz to nazwać językiem, ale na pewno nie gwarą. A oprócz tego jeszcze dochodzi, wiesz, ten problem z tym, że niby gwara śląsko, co się dzieli na gwary. No właśnie, to jest chwila, bez sensu. No ale i też potem masz takie coś jak... Jak masz mapki, to masz podział polskiego języka na dialekty. Dialekty. Mhm. Nie? Masz dialekt wielkopolski, małopolski i tak dalej. I jest też dialekt śląski. Ale żaden nie godał o gwarze małopolski. Mhm. Pra? Mało w to godał o gwarze wielkopolski. Nie? Barzy jest gwara poznańsko, gwara z poszczególnych tam miast i tak dalej. Z nie, rejonów. Kącka, nie? A potem jest gwara śląsko. Mhm. Tak jakby to było ino jeden sposób wypowiadania się na tym terenie, nie? I też potem, wiesz, to fest szteruje, bo chociaż to są dwie inksze rzeczy, to tak potocznie jak patrzysz na to, to masz gwara śląsko i gwara więzienna, albo gwara złodziejska. No. Nie? I to jest takie, do mnie to jest fest obraźliwe, jak ktoś używa określenia gwara śląsko, bo to... Ja wiem, że to są dwie inksze rzeczy, no ale tak się składa, że jedna i druga ma to określenie gwara.
Ja myślę, że to takie to będzie, te słowo gwara też będzie miało takie, to będzie takie pokłosie tych kabaretów, nie tego, że ta generalnie cały ten okres po 1945 roku aż do upadku komuny, kiedy ta gotka, generalnie ta kultura śląska była taką, no wiadomo, hamowano, nie, zabraniano wręcz, dzieci były bite w szkołach, kiedy dały po śląsku, nie? I że dzisiaj się zdarzyło. Zdarzyło się, bo umiał w szkole też stykło powiedzieć ino, jakieś jedne pojedyncze słowo i już nauczyciele tam potrafili jakoś sztrofa za to dawać. No ale właśnie, że tak jak to godał świętej pamięci pan Smolosz, że ta nasza śląskość ona została tak, ino, zawarto do takiego, wiadomo, mocie szlagry, mocie kabarety, nie, mocie bercika, wodzionka fajnie i tam pokolybać się przy gorsku, w szynku, nie, i tyle. Ja. I będzie, nie? Ja. No i właśnie, że z tego to pokutuje też ten termin gwara, tak mi się zdo. Możliwe, a do tego jeszcze po tym dochodzi to, że polska nauka nie przyjmuje tego, że śląski język ma takie wielofunkcyjność, prawda? Bo wiesz, polsko dialektologio nie przyjmuje bez przykład tego, że po śląsku się godo nie ino na wsi. Mm-hmm. Właśnie. No. I masz coś takiego, że na Śląsku jednak zwiększa ludzie mieszkają w mieście. Szczególnie na tej naszej wschodniej tajli Górnego Śląska, tej najbardziej zurbanizowanej, nie? Ja nie mam badań, bo nie ma takich badań, ale ja bym zaryzykował takie stwierdzenie, że jak że po śląsku większość ludzi, co są z miast, jakby to ułożyć te zdanie. Więcej godo w mieście jak na wsi. Więcej ludzi godo po śląsku, co są z miast, niż ze wsi. I potem efekt jest taki, że srogo część tej śląskiej gotki jest niezbadana. Bo masz całkiem monografię. Dialekt głogówecki, dialekty powiatu, znaczy nie dialekty, no gwary powiatu namysłowskiego, dialekt sulkowski, potem może cieszyńskie, to wszystko może zbadane, nie? A rejon industrialny to już nie. Ja kiedyś gadał z jedną naukowczynią, to ona mi powiedziała, że ktoś ją kiedyś poprosił o jakieś nowe teksty gwarowe po śląsku. Ktoś z Warszawy. I ona przysłała z Rudy, ona przysłała z Radziąkowa, nie? A oni jej odesłali to i powiedzieli, no ale jakieś takie wiejskie oni potrzebują. Aha. No ale nie ino się godo przeca na wsi. I to jest to, że to jest ten obraz tej śląskiej gotki jest tak niepełny we polskim myśleniu, że to tak ciężko to zaakceptować nam po tym, prawda? Bo my dobrze wiemy, że to nie jest tak, a to jest takie uparcie, że nie jest tak, jak my uważamy. To mi się też zdaje coś takiego, że każde odstępstwo od literackiego języka polskiego zaraz się widzi jako właśnie coś takiego wiejskiego w tym negatywnym wydźwięku, nie? Wszystkie w ogóle, nie ino śląsko-gotka, ale jakieś inne w ogóle dialekty czy gwary konkretne, nie? To jest coś postrzegane jako coś takiego zacofanego, wiadomo, nie? To się wzięło z tego, że jak Polska była pod zaborami, to jeszcze wcześniej, to ludzie dążyli do tego, żeby jak najbardziej godać tak jak panowie, jak szlachta, a że szlachta się wyrobiła jakiś tam sposób godania, no to wszyscy chcieli godać tak jak szlachta. No i efekt był taki, że te wszystkie polskie gwary, dialekty, one się wszystkie fez mocno zrównały z tym językiem literackim, a u nas tego nie było, bo my nie mieli szlachty nad sobą taki polski, i no my mieli szlachta niemiecko, prawda? Co najlepsze szlachta. Albo niemieckojęzyczno, tak bardziej genau powiedzieć, nie? Ta szlachta to było też dobre, że potem taki szlachcic przyjeżdżał na swoja gruba i zaczynał gadać z robotnikami po naszemu. No właśnie, no to o tym godom. I nam się to nie mieściło po tym w głowach, że my mamy gadać jakoś inaczej, prawda? I no my, moja uma, nie? Ona umarła we 2002? A ona była rocznik 24, prawda? I ona narodziła się w Bytomiu, tutaj. W Bobrku w sumie, nie w Bytomiu. W ten czas jeszcze Bobrek nie był w 51 bodaj rok dopiero do Bytomia, bo Bobrek dołączył. I to było tak, że ona, jej było 24 lata, jak naraz się znudła w Polsce, prawda? I ona była nauczona, że ona goda po polsku. Ale ona godała tak, jak teraz. I ona kiedyś jak był u niej na Byzuch, bo ona w 75 albo 76 pojechała do Niemiec.
czyli przemieszkała w Polsce końcek swojego życia i wróciła zaś do tego Niemiec. Państwa, w którym się narodziła. Mm-hmm. Nie? No. I ona przyjechała, i ja przyjechał do niej na Byzuch ze swoją mamą kiedyś i ona w jednym momencie padła, ja już tyle lat mieszkam w Niemcach, moja uma, ja już tyle lat mieszkam w Niemcach, a ja do dzisiaj dobrze po polsku godam, tak? Mm-hmm. Ja ci to teraz godam. Mm-hmm. I wiesz, i do niej to było normalne, że to jest po polsku, prawda? I no, że to nie jest takie po tym oczywiste, prawda? Bo po tym my się dowiadowali, mów po polsku, no ale ja myślę, że ja już godam po polsku, prawda? I bez to potem nastąpiło to śląskie odejście od tego, że my stwierdzili, no to jak mamy dopiero się nauczyć po polsku, to znaczy, że my nigdy nie godali po polsku. Mm-hmm, mm-hmm. No sorry, ale my byli przekonani, że my nie będziemy musieli się ekstra uczyć następnego języka. No, tak jak my godali też o tym, kiedy była ta sytuacja, co Ślązuki wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych i do dzisiaj tam żyją w Teksasie, założyli pierwszą, to się godo, pierwszą polską osadę w Stanach Zjednoczonych, Panna Maria, i oni do dzisiaj godają, godając po śląsku, że oni godają po polsku, nie? No właśnie, nie zdawając sobie nowe często sprawy, no że godają właśnie po naszemu, a kiedy pojechali poza Śląsk, no to nie dogodaliby się raczej z nikim, nie? By ich wyśmiali. Albo by ich właśnie jeszcze coś takiego. To jest takiego. Niefajne. Ja znam taki przykład Działchy, co przyjechała z Niemiec na studio do Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ona się nauczyła godać po polsku, tak jak ją familia nauczyła. Mm-hmm. Wszyscy się z niej śmiali. I ona się potem żałowała przed jakąś jedną działką, że no czemu oni się ze mnie śmieją, jak ją normalnie po polsku godą. Mm-hmm. Wiesz, to tak to wygląda. No. My są przekonani, że godamy po polsku, dopóki ktoś nas nie przekona, że jest inaczej. Dopóki ktoś nie goda po polsku. No, a jeszcze warto się wspomnieć, myślę przy tej okazji, że bez przykład norweski język był uważany za dialekt języka duńskiego jeszcze do końcówki XVIII wieku. No a na dzisiejszy dzień żaden by nie powiedział, że norweski to nie ma osobny od duńskiego język, nie? Albo to, że język górnoniemiecki, a dolnoniemiecki to są w zasadzie uważane jako jeden język, a są od siebie bardziej różne jak polski a serbski. Także w zasadzie te nazewnictwo albo, to... Albo jak się opowiadał o luksemburskim, to może język co należy do dialektów frankońskich. Język, co należy do dialektów frankońskich, nie? To znaczy niemieckich. No to, wiesz, to jest bardziej skomplikowane niż takie po tym rozróżnienie, nie? To jest ta umowa. To jest język, co należy do dialektów. To jest dość proste, a jednocześnie tak fest skomplikowane. No i właśnie, i czy my się kiedyś doczekamy takiego dnia, co śląsko-gotka będzie uznano za język regionalny, język mniejszości narodowej? Wiele już było, 5 albo 6 projektów, albo o to, są, że się podpisywał pod dwoma bodaj, no i do dzisiaj jakoś jeszcze nie dożyliśmy tego. Czy kiedyś taki dzień w końcu nastąpi? Wiesz co, boję się, że ciężko będzie. Boję się, że będzie ciężko, bo po pierwsze ci ludzie, co nas reprezentują w Warszawie, najczęściej nie mają pojęcia, o co się rozchodzi. Jest ino pora osób, a nie wiem, no tak jak ta jedna posłanka, co jest z Bytomia, Zobrzo i Gliwic, no to ona jest zameldowana we Warszawie, ona mieszka we Warszawie. Ona sam była ino wystawiona, ta z Lewicy, ja nie pamiętam, jak się nazywa. Co ona ma wiedzieć na temat tego, jaka jest nasza mentalność, co my chcemy i co my potrzebujemy. Jak ona była sam na Śląsku 3 razy, żeby kampanię wyborczo przekludzić. No to jest, wiesz, to jest trochę za mało. To by musieli być ludzie, co są richtig stąd. I nieraz, wiesz, możesz... Posłów, co richtig wiedzą, o co się rozchodzi, ale jest ich za mało. I potem oni przyjdą do reszty i powiedzą, słuchajcie, jest taka sprawa, a ta reszta jest tak zindoktrynowana, że do nich to nie dociera w ogóle. Że wiesz, że to są blank inksze pojęcia, język regionalny, a język. Że coś nie musi być językiem, żeby było językiem regionalnym. Że język to jest kwestia umowy, a nie, że to jest jakoś genetycznie się rozróżnia. To jest skomplikowane jak wiesz, jak pierun, bo możesz, nie wiem,
weź się język, co był do niedawna serbsko-chorwacki. Mhm. I można roz 4 języki z tego, w jednej chwili powstały, nie? Albo możesz mołdawski, co przez 20 pora lot to był język mołdawski, a teraz naraz państwo mołdawskie uznało, że to nie jest mołdawski, no rumuński, tak po prawdzie. No i to masz, wiesz, skomplikowane, no to jest wszystko umowa. I to nie ma co się nad tym jakoś ekstra zastanawiać. No jak my chcemy, żeby, wiesz, z tego, jakby chcemy z tego mieć jakoś utrzymaną tradycję, to my musimy mieć pomoc państwa. A jak na razie to żadnej pomocy z państwa nie mamy, niestety. Ino prywatne przedsięwzięcia mamy. Troski już przeszło do czegoś takiego. Jako, że ja w zasadzie na co dzień mam kontakt z ludźmi spoza Śląska, nie Ślązokami, albo ludźmi, którzy się sam ino narodzili, no ale bez przykład familią skąd się sam skludziła, nie? I one się mnie pytają, czy idzie się nauczyć gadać po śląsku? Każdego języka się idzie nauczyć. No to nie jest zaś taki ciężki język, prawda? No, że to jest to, że ludzie jak już gadają po polsku, to ciężko im się poduczyć tego śląskiego, bo mają przyzwyczajenia z polskiego. Mm-hmm. No i są po tym takie rzeczy, co na nie trzeba dawać pozór i wyrobić się w tym. Bo to jest tak, że ze wszystkimi słowiańskimi językami jest tak, że jak już godasz jednym, to tak po prawdzie godasz tak 50% następnych słowiańskich języków, prawda? Możesz się dość prosto nauczyć następnego. A jak są takie bliskie, jak polski i śląski, no to już blank, to jest efekt tego, że porównasz się gramatyka jednego i drugiego i wiesz, skapniesz się, że tam możesz, nie wiem, że po śląsku możesz ja czytał, a po polsku możesz ja czytałem. Ja czytałem. Mhm. Albo jam czytał, bo my mamy ta gramatyka troszkę inna, że my się to potem luźno dodawamy, ta końcówka do jakiegoś słowa w zdaniu, nie? To jest, wiesz, to jest taka rzecz. Ja myślę, że to prosto idzie się nauczyć. No to trzeba chcieć. Bo z drugiej strony mam takich kolegów, z którymi się nie widzimy za często, no ale są tak jakoś zainteresowani, zapasjonowani tą śląską godką, śląską kulturą, że jeden tam jest spod Krakowa, jeden jest Opoczna i oni potem idą w Katowicach do sklepu i godają blank po śląsku i pani do nich goda w sklepie. Jakby fajnie godacie po śląsku, skąd wyście są? Z Opoczna. No także idzie to zrobić, nie? No i to też fajne jest, że są ludzie, których to tak, no właśnie, nawet całkowicie spoza Śląska, którzy się tym interesują. No ja znam takiego synka z Petersburga, co się nauczył po śląsku. Ja chyba też znam tego synka. Ja nawet z nim chyba był na piwie, mi się zdał w Katowicach. Interesuje. Taki młody synek studiuje u nas znaczy u nas. On chyba we Warszawie studiuje. Troski, poważną rzecz. Zaś? Ja. Wszystkie są poważne. Śląsko autonomiju. Czy na to jeszcze szansa? A ty z pisarzem chcesz gadać? Nie, ja chcę ze Ślązokiem gadać o tym. To nie ma ważne, czy to pisarz, czy nie. Nie, bo tak, no wiadomo, mamy ruch Autonomia Śląska. Czasem się to przewinie w telewizję. Ludzie spoza Śląska na to patrzą, wiadomo, nie mają pojęcia w ogóle, co to jest jakiś separatyzm, a co to jest autonomia, że ten Śląsk Łoros tak wyżną z tej Polski i go tak wyciepną do Niemiec, jakaś kole Bawarię go położą, nie, że to coś takiego będzie właśnie. No ale właśnie, czy... To jest ciężkie, bo nie? Ludzie może tego nie wiedzą, ale my już mieli autonomię, znaczy my nie, no Bytom akurat Bytom, był niemiecki wtedy. My mieli więcej samorządu, to jest najważniejsze. No, Niemcy w ten czas wydzieliły większe uprawnienia samorządowe niż Polska w województwie śląskim. Bo to wszystko się wziąło z tej walki o te dusze śląskie. Przed tym całkiem plebiscytem to oni wszyscy koniecznie chcieli Ślązokom pokazać, jak wy się będziecie robić, jak będziecie chcieli. Wszystko, jak będziecie chcieli, ino, że byście byli tak jak Koncek, tak u nas. No i Niemcy, i Polska mieli swoje propozycje. I jedna i druga propozycja doszła do skutku. Bez to było województwo śląskie i była prowincja
Oberschlesien. I my byli w tej prowincji Górny Śląsk, co była wydzielona w 1919, jak się nie mylę. Ja, no a autonomiczne województwo, w ogóle taki wyjątek w skali II Rzeczypospolitej, bo to było jedyne takie miejsce z taką, z taką srogą autonomią, no zlikwidowane pierw przez niemieckie hitlerowskie władze w 1939 roku, kiedy to wszystko było wcielone do hitlerowskich Niemiec, no, potem w 1945. Autonomia województwa śląskiego to już była likwidowana wcześniej. Bo to wiesz, mieliśmy tego chopa z Krakowa, co, albo spod Krakowa, co się przedstawiał jako Grażyński. A się Richtig nazywał Kurzydło. Aha. Ale Grażyński brzmiało, jakby był szlachta. Tak bazi po polsku. Ja, fest nie cierpiał Korfantego. No i tak to wyglądało, że on nie rozumiał tego Śląska ani trochę. Nie? Przyjechał sam i myślał, że sam zrobi taką podkrakowską wieś z tego Śląska i że wszystko będzie tip-top według tego, jak on chciał. Nie? A Ślązacy byli przekonani, że idą do Polski tak, że oni się nauczą gadać po polsku, bo tak nawet jeden powiedział, wy nas nauczycie ładnie mówić, a my was nauczymy dobrze robić. Mhm. Nie? I Ślązacy byli przekonani, że to będzie tak, że nasze porządki ich się nauczyły Polska, a nie, że wkludzi swoje porządki na Górny Śląsk. No a tak się właśnie stanęło. I on chciał, żeby tak było, prawda? I bez to nie za bardzo jest dobrze pamiętany u nas, niestety. A z tą autonomią, z tym województwem śląskim, no to prawnie one było zlikwidowane. Zlikwidował je Bierut, nie? I to bezprawnie, bo całka procedura została pominięta i no dekret i koniec. A autonomia mogła być zlikwidowana i no po uchwale Sejmu Śląskiego. Bez to po prawdzie, legalnie, ta śląska autonomia istnieje do dzisiaj. Mm-hmm. To jest najlepsze. Tak jak też bez przykład Wolne Miasto Gdańsk też jakoś tam dali, to jest prawnie, że one też nie przestało nigdy istnieć, nie? No ale właśnie, czy ta autonomia jakby tak miała wrócić do tych swoich właśnie Sejm Śląski, nie, własne sam wypracowane pieniądze, żeby tam ostawały, to była, no srogo była ta autonomia. Czy w tym kształcie, jaki ma województwo śląskie, bo wiemy, że we województwie śląskim w ogóle nie wiem, kaś ungefähr połowa ziemi to w ogóle nie jest Górny Śląsk, bo mamy Sosnowce, Będzinę, Częstochowy i to wszystko inne. To jest jakoś sztucznie odłączone od województwa łopolskiego, w którym w zasadzie leży historyczna stolica Górnego Śląska, czyli Łopole. No i ten podział Polski na dzień dzisiejszy no nie sprzyjał. No tak to było podzielone śmiesznie. A wiadomo, że najlepiej każdoziemia funguje jak ona jest ułożona podle ludzi, co mają podobną mentalność, bez to najlepiej by było, znaczy ja bym postulował, żeby my byli wchłonięci, żeby nas wchłonęło województwo opolskie, żeby ta stolica województwa nowego była we Łopolu, no i by my tam wysyłali swoich reprezentantów ze naszego rejonu. Bo nasz rejon i tak by się poradził. Nie, nie musi być stolica w Katowicach. Katowice i reszta tych miast tu naokoło to są tak mocne ośrodki gospodarcze, że one przecież by nic na tym nie straciły, a Łopole by moc zyskało na byciu stolicą takiego województwa. No a z resztą no to by trzeba było im albo coś zaproponować, albo pozwolić Częstochowie na stworzenie swojego województwa, bo Częstochowskiego, Durk się cierpią o to, żeby chcieli mieć swoje województwo i no bez Lublińca. Bo nie do, Lublińca nie domy. Lubliniec się kiedyś tam ciepł. Tyż było to. Że oni by chcieli nazwać województwo częstochowskie z Lublińcem. A w Lublińcu jak? Z nami? No ale właśnie z kuli tego takiego dziwnego podziału potem jest coś takiego, że jada tam pod Łopole, bo moja frela pochodzi z tamtych właśnie rejonów. I padają, i tu że przyjechał ze Śląska. Albo że wrócą na Śląsk, nie? No i często to też godają, rządzą, nie? Tam rządzą po śląsku. No i to jest takie właśnie... Ja we Wrocławiu słyszał. Nigdy w życiu nie byłam na Śląsku. Śląska. Albo ludzie właśnie też jak streamują na Twitchu, gadają coś tam, jak to tam jest na Śląsku, bo ja nie wiem, bo ja nie jest ze Śląska, ja jest z Dolnego Śląska, nie?
I tak mi się, kurczlusz mi się trochę robi w głowie, bo ja nie wiem, to z Dolnego, a to Dolny Śląsk to już nie jest Śląsk. No, nie, no bo to wiadomo, bo my nie godomy po śląsku, nie? To przecież bo to my nie godomy i bo sam nie ma grubów i tych i chód, nie? To nie jest Śląsk. To jest, a no. Ja to już kiedyś żech czytał, że to że tam ta etykieta Śląsk i Ślązok, ona była przyklejona w taki dziwny sposób po 1945 roku, że ona miała taki charakter etniczny zamiast regionalny. Mm-hmm. I bez to potem ludzie z Dolnego Śląska nie rozumieją. I no my tu są Ślązoki, ja. I no to jest Śląsk, a reszta ja. Już nie, nie? Ja. No. I takie są potem efekty. Ja kiedyś jednej działce z Zielonej Góry powiedział, że ona jest Ślązoczka. No, Grünberg. No bo przecież to jest Dolny Śląsk. A ona się na mnie wejeżdżała i powiedziała, że mi w dupce. Znaczy nie mogę tak brzydko gadać. To wytnym, wypipkomy to. Ja. Nie, ale ten, no generalnie ten podział Polski na ten moment jest no z w ogóle historycznymi granicami mał, ale też mało Polski, Wielkopolski, to się nie trzymie ani kupy, ani dupy na ten moment, nie? I bez to już mamy Janów Podlaski w województwie lubelskim. I tak, no wszystko to jest takie... Rawa Mazowiecko-Wódzkim. No właśnie, tak ciężko. To by wszystko raus by musiało pójść i jakoś ten podział zrobiony od nowa, jakoś zgodnie z etnicznymi, historycznymi w ogóle, no nie wiem, czy to jest do zrobienia jeszcze. Ja jest za tym, żeby podział administracyjny Polski zgodzą się z podziałem decyzjalnym Kościoła katolickiego w Polsce. Ten akurat jak się na to wejrzy na mapie, to tam górny widzimy Śląsk. Górny Śląsk właśnie. No, też najważniejsze. To jest za tym, to by było najlepiej, wszyscy by byli zadowoleni. Mm-hmm. Dobrze, to jadymy dalej. Teraz tak przytocza jedno takie danie. Takie dane. Mamy rok 2002, jest spis powszechny. Ja. Tam deklaruje przynależność do narodu śląskiego, śląsko etniczność, przeszło 173 tysiące ludzi. Nie. Potem kolejny spis mamy w 2011 roku i tam już się deklaruje 847 tysięcy ludzi jako Ślązoki, z czego 376 deklaruje ta śląsko-etniczność jako jedyno, bo wiadomo, że tam były bodaj trzy do wyboru. Śląsko i polsko, śląsko i niemiecko i inośląsko. Mhm. Także jak widać, ta świadomość, ta chęć przynależności do tej grupy jakiejś, ona się budzi. I czy będzie przybywać Ślązoków, czy będzie ubywać? Jak ty to widzisz? Wiesz co, ja mam nadzieję, że będzie przybywać. Przybywać. No toć. Bez to, że mnie się wydawało, że ta śląskość taka, co się rozwija u nas, to nie jest taka śląskość nacjonalistyczna. Mhm. Tak jak to budziły się narody w połowie XIX stolecia. I no to jest taka śląskość obywatelska, takie poczucie przynależności do grupy do jakiejś, tej ziemi. Do ziemi, no. Bo my zawsze tak mieli. To potem Niemcy i Polacy zaczęli gadać, że my są nieuświadomieni narodowi. Mm-hmm, mm-hmm. A nam się dycki rozchodziło o to, że my są stąd i my dbamy o to, jak jest tu i żeby tu było fajnie. I tak długo jak będzie przybywać tych Ślązoków na Śląsku, ludzi, co są przywiązani do śląskości i Śląska, to tym będzie sam, myślę, pięknie. Bo, wiesz, no, prościej jest posprzątać małe mieszkanie, nie? Wiadomo, ale tyż jak godą wielgi, według mnie jedno z najbardziej wielkich postaci ze Śląska, arcybiskup Nosol. Coś mi sam lutało, kopruchy bajsają. Śląsk nie może być nacjonalistą. Tak godął arcybiskup Nosol. Ja. I godął też takie piękne słowa, że w piersi Ślązoka biją trzy serca. Polskie, niemieckie i czesko-morawskie. I że trzema sercami możemy przejać tyle ludzi i wszystkiego, no ale z drugiej strony też możemy dostać herc klekoty. Także to jest takie błogosławieństwo z jednej strony, a z drugiej też jakieś jednak przekleństwo, szczególnie właśnie w oczach ludzi spoza Śląska, nie? Ja, no bo my do wszystkich są nie do końca, nie? No właśnie. Patrzą na nas Polacy i my są za mało polscy. Patrzą na nas Niemcy i my są za mało niemieccy. Patrzą na nas Czesi i w sumie już ich nie obchodzi, bo to już tyle lat. Ale jakby na nas patrzyli tak do porządku, to by też powiedzieli, że my są za mało czyści. No ale tych Czechów się w ogóle, mam takie wrażenie, tych Czechów jakoś się tak pomija z tego dyskursu tak w ogóle, nie? To jest ino Polska i Niemcy, a te no, Czechy bo, tak, nie? Bo za dawno to już było, wiesz, mi się zdawało, bo w ostatni raz taka czeskość i należenie do państwa czeskiego
fajnie są koprufów, no, nie? No. Takie nasze należenie do państwa czeskiego w ostatni raz to był 1742 rok, a jeszcze do tego w tym czas już to nie były takie richtig Czechy, bo richtig Czechy skończyły się w 1620 roku na bitwie na Białej Górze. Na Białej mało Górze. Brakło, aby w ogóle ta nacja znikła z powierzchni ziemi, nie? Ja. No. I z Czech, i ta arystokracja czesko była w tym czasie zlikwidowana. I Czesi byli tacy jak my. Ino, prości ludzie, a całko reszta, całko arystokracja po niemiecku. Bez to nam się to tak poukładało, że już tak dawno te Czechy były, chociaż najdłużej w historii należeli my do Czech. My do Czech, właśnie, no. Ino, że już to tak jest tak daleko w pamięci i to jest takie słabe, że już po tym tak kaś te Czechy są ze zatku. Mm-hmm. Bez to ino ta Polska i te Niemcy. Mm-hmm. I tak by się chciał też do takich słów odwołać, bo wspominaliśmy pana świętej pamięci Michała Smolorza, no ale też pan Jerzy Ciurlok, redaktor Polskiego Radia Katowice bez długi czas, on powiedział coś takiego, że my są na tej ziemi są kontynuatorami tego wszystkiego, co się sam działo bez te wszystkie wieki, niezależnie od tego, skąd my sam przyszli. No i właśnie, czy ludzie często mają te takie problemy, oni sami nie wiedzą, kim oni są. Pytają się mnie, a czy jo jak się urodził, nie wiem, w Rudzie, no ale moja familia pochodzi tam skądś, to czy jo mogę być Ślązokiem, nie? I to jest takie właśnie... Wiesz, prostą odpowiedź, już soli. Jakżeś się narodził na Śląsku, to żeś jest Ślązok. Bez żadnego godania. Znaczy, możesz się godać o sobie, żeś jest Polak. Żaden ci nie broni. No wiadomo, oczywiście. Albo Niemiec, albo kto tam chcesz być. Ale w momencie, jak powiesz Ślązok, to żaden tego nie będzie kwestionować. Narodził żeś się na Śląsku? No to żeś Ślązok. No właśnie, to tak nie ma do końca, że żaden tego nie będzie kwestionować, bo wiesz, że ty się zdarzają takie ludzie, które ci będą zaglądać w sztambuchy i wyciągać po ołpie werpas i wyżak. No to też tak myślę, no że... Jest, tak jak, ale to jest, są tacy ludzie takiego, na takim samym poziomie, jak ci, co się ciepali Donaldowi Tuskowi z Wehrmachtu. Ja. My wszyscy mieli ołpów z Wehrmachtu. No. Przecież to nie było godanie. A i nie ino z Wehrmachtu było od 1943 roku z poboru już brali do Waffen-SS z Górnego Śląska też. No także we wszystkich tych... Nie wiem, wielu ich tam poszło na Zicher z Górnego Śląska, jacyś tam poszli, ale z Wehrmachtu byli. To najwięcej było. W Wehrmachcie oczywiście. No ale nie ino ze Śląska, bo i z Wielkopolski, i z Pomorza, Kaszubi, i także to jest nic dziwnego. To jest takie, wiesz, to jest potem takie myślenie, albo był we Wehrmachcie. Okej, no ale... A jak ktoś służył pod Bierutem w Ludowym Wojsku Polskim, to był stalinista? No przecież to nie było godania, no dostał żeś powołanie i koniec. A jak żeś nie poszedł, no to nie ino, ty byś miał problem, a jeszcze twoja familia. No co to jest za myślenie? Był we Wehrmachcie, to już coś jest nie tak z taką osobą. No, bez przesady, są siły, co są mocniejsze od nas. Są dokładnie. A tak jeszcze stricte wracając do śląskiej godki, czy przydarzyła ci się jakaś taką jakąś sytuację, nie wiem, powiedzmy, albo nieprzyjemno, albo ciekawo, śmieszno, z kuli godania po śląsku, albo śląskiego akcentu, kaś poza śląskim, coś takiego. Jak dobrze, żeś mnie zapytał. Ja miał kiedyś coś takiego, że ja był w Lublinie. I my tam byli na Gebursagu od takich kamratek, co my je poznali w Irlandii, jak my za czasów studenckich jeździli do Irlandii. No i był Geburtstag, no to one tam zorganizowały u siebie, wiesz, jedna izba do tańcowania, jedna izba do picia i tak dalej. Ja się tam, wiesz, łaził po tej chałupie, no i tak stawam we tych drzwiach do tej izby do tańcowania, jakoś dziocha tak na mnie najprzód patrzy, nie? I naraz tak szarżuje w moja strona, jeszcze nic nie zdążył powiedzieć, nie? Cześć, żech powiedział, nie? Ona szarżuje w moja strona. Ty jesteś ze Śląska? Wy się chcecie odłączyć? I zaczyna mi robić haja. Nie? Ja ani nie wie, jakie są moje poglądy, nic o mnie nie wie, nie? I no wie, że ja jest z jakiegoś miejsca na ziemi. I się na mnie ciepie, nie? I zrobiła mi taką haja, po tym jeszcze pół imprezy mnie męczyła. Ja jej tłumaczę, że to się nie rozchodziło o to, że my się chcemy kaś odłączyć. To był 2008 rok. Albo 2007 nawet. Że my się nie chcemy odłączyć i no to się rozchodziło, zwiększenie samorządu i tak dalej, żeby prości te pieniądze rozchodziły się i tak. No i
Wiesz, ona w końcu najprzód stwierdziła, że powinno się nas wyszczylać. Mhm. Potem stwierdziła, że nos powinno się wyciepnąć za łodra, mm-hmm. a polocy by się tu zrobili pola golfowe. Ona to tak powiedziała. Do dzisiaj to pamiętam. Aha. To jest do mnie taka trauma. Każde słowo z tego pamiętam. I potem jeszcze stwierdziła, że ze mnie by był dobry synek, jakby nie był Ślązok. Mm-hmm. Potem już by, wola być Ślązok niż dobry synek do ciebie. Mm-hmm. No. Co za... Tak mnie znerwowała w ten czas. Ale potem, że się naprał i już mi się wszystko rozluźniło. Już wszystko było w porządku. To że... Musieliśmy się przeciepnąć na urządzenie mobilne, bo tak się nam fajnie godło, że to, co ja założył 20-30, my sami siedzimy godzina. Inogórska brakuje. Ja no, ale to by nam się porozwiązowały języki i by nie wyszła dobrego. Żadnej taśmy filmowej by nie stykło do tego. Dobrze, to już tak gipko polecimy. Chcę ino zahaczyć Bytom, nasze miasto ojczyste. Miasto, szło powiedzieć, wyjątkowe. Fest stare miasto, jedno w zasadzie z najstarszych miast na Górnym Śląsku i w Polsce. Mm. 1254 prawa miejskie, 3 lata przed Krakowem, kiedy zwane Szczybne albo Srebrne miasto, z kuli tych wszystkich grubych srebra, które sam były. U nas mogło być nazywane ino Szczybne. Szczybne, no, ale no nie wszystkie ludzie będą wiedzieć, co to jest Szczybne, bez to staram się wyjaśnić. Czy jeszcze kiedyś Bytom wróci do takiego stanu, jak kiedyś żeśmy go mieli? Czyli jednego z najpiękniejszych miast na Górnym Śląsku. Wspomnij się, że Bytom był biedny, bez jakichś czysta lot. Najpierw był Szczybny Bytom, potem był Biedny Bytom, potem naraz był Wągielny Bytom, i teraz zaś jest bieda. Niestety. Można kiedyś przyjdzie taki dzień, że my jakoś wejdziemy do porządku z tym wszystkim. Za naszego życia to ja nie wiem, czy tak będzie. Wiesz, fajnie by było, bo jednak postindustrialne miasta to powinny się dobrze radzić. Mm-hmm. Powinny dobrze funkcjonować, powinny wiedzieć, co robić. Tak jak może, nie wiem, Essen albo Dortmund, no to oni poszli w energię odnawialną i teraz duch jest u nich normalna robota. A u nas, między innymi bez to, że wszystkie zarządzenia są ze Warszawy i tam nie wszystko rozumie, jest tak, że no, pozawierali, co było do zawarcia i reszta się radzi. Nie jest to przyjemne. No to szczególnie, że tak mi się zdarza, że Bytom ze tych wszystkich miast, które są naokoło, no to radzi się tak, no... Najgorzej. Cianko albo najgorzej nawet, nie? Jak tak wejrzymy na Katowice, albo choćby na Chorzów, nie? Moja mama robiła w Katowicach w latach 60. Jak pierwszy raz jakoś robota miała. I ona mi padała, że jak się jechało do tej roboty, do Katowic, to choćby do takiej wioski. No bo Katowice, kiedy Bytom już był miastem, od dawnych czasów to była wioska, do wiela tam Katowice. 150 no, prawa miejskie. W tym czas miały 110. W tym czas 110, no. A do tego jeszcze no, nie było tych wszystkich gwiazd, nie było kukuryc. Wjechał żeś i to było takie, no, zaczynało się małe miasteczko i koniec, prawda? A Bytom już dawno rozwinięty, wielkie miasto. Kupa ludzi, bo ono mieszkało w tym czasie 230 tysięcy. To był taki szczyt, jak chodzi o to, ile ludzi mieszkało w tym terminie. No i wiesz, ciśba wszędzie, to dróg się coś działo, a w Katowicach niekoniecznie. No i taki mamy, teraz taką mamy zamianę. Teraz Katowice, ostatnie pora ludzi. Lot, Katowice rozkwitają, nowoczesne miasto. Nie. No muszę powiedzieć, że jak nie był za wielkim fanem Katowic, no to teraz muszę przyznać, że fajne miasto. A mnie się nie podoba. Nie? Nie? Nie, mnie muszę znaczy, przyznać, wiesz, że jest syntrum fajne miasto. Nie, że ludzie albo coś, bo wiadomo, że my są wszyscy tacy sami. Ale mi się rozchodzi, że Katowice, one mi się zdawają takie za nowe. Za nowe? Ja. Że one nie mają takiego ducha. Ale znikisz Bytom, też, nie? No to... To prawda, no. Ale rozchodzi się o to, że jak w Bytomie idziesz, Kaś, to wszystko się dzieje w takim otoczeniu, takim starym, takim szacownym, siedniesz się na łopkoło jakieś takie, jakąś fajną architekturę. A w Katowicach, Kaś, nie pójdziesz, to jest wszystko, masz prosto biało ściana, prosto biało deka i koniec, prawda? Albo jak
pójdziesz się do jakiegoś szynku na Mariacki, to możesz tak najczęściej, że to jest tak, choćbyś miał, nie wiem, kumpel to nazywał, jakby ktoś miał aplikację do tworzenia knajpów. Mm-hmm. Tu domy ściana, tu będzie bar. No w całej Polsce to identyko szłoby powiedzieć, że to wygląda, te wszystkie takie modernistyczne. Pójdziesz się na Rycersko, pójdziesz się do suplementu, pójdziesz się do Fuxa, albo do Zeltra. Do Zeltra, o. I to masz wszystko robione takie, no to jest takie tutejsze. To masz tam richtig, wiadomo, że to jest to. Mamy nadzieję, że coś będzie tak bardziej zagospodarowane, bo mamy jeszcze takich budowli, które się nie zdążyły zbulić, no w Pierony, kopalnia Rozbark jest przerabiana, tu teraz na jakieś centrum i na takie spinaczkowe centrum. No mamy tego szyb Krystyna, choćby swojego czasu największy, najbardziej nowoczesny szyb kopalniany w Europie. Robimy tam teraz coś, a bo to stoi. Stoi, nic. Nie. No, a szłoby z tym zrobić coś naprawdę. Tak godą, kiedy to było w Niemcach albo indziej, no to już by coś tam fajnego było pewnie, nie? No ale to prawda. A wiele już się straciło z Pytomia, takich rzeczy, które już nigdy nie wrócą. Browar, kamienice na Rozbarku, ten cołki, taki kwartał kamień, z tego już nie ma i to już się nie wróci nigdy, niestety. Zmasakrowany byt. No niestety, no ale jeszcze jest kupa rzeczy, które idzie uratować i coś fajnego z tym zrobić. Mam nadzieję, że coś się z tym zrobi. No pomału coś tam się dzieje. Chociaż no, Bytom nie ma szczęścia do włodarzy ani... Po wojny to nie miał chyba... Było coś takiego, że tu zburzymy, i tak... To tak jak miał żeś z tym kwartałem na pracy u Kościuszki dzisiaj. Mhm. Powiedzieli, że nie, to się już rozlatuje, to trzeba zlikwidować. Nie musieli to dynamitem wysadzać, bo nie umieli tego rozwalić. No przecież to wiadomo, że to chcieli, żeby to było ino rozwalone, a nie, że to było niebezpieczne. Mi tak najbardziej chyba brakuje, znaczy ja takich czasów nie pamiętam niestety, no ale ten nasz rynek, tak mi jak patrzę na te stare... Na te stare Ansicht karty i ten ratusz i te kamieniczki. W ogóle no Teoski to nie jest rynek, to jest kwestia plac czerwony, nie? Coś go tam próbują trochę zagospodarować, tam sadzą te stromy, takie stawiają te donice na te krotki. Jak jest bez lato, jeszcze te parizole tam postawią, no to jeszcze jakoś ten plac jest zagospodarowany, no ale potem jak już to zwijają, no to jest... A ty pamiętasz, że tam na rynku, jak go remontowali w 2001 i 2002 roku, to tam łotkili średniowieczne kamienice. Piwnice. I to zakryli, bo nie było pieniędzy na to, żeby to odrestaurować. Aha. Były pieniądze. Aha. Jakie to by było fajne. Przecież takie stare. Coś by się tam porobiło. Jakiś koncert Muzeum Górnośląskiego albo knajpa, nie wiem. Coś. A mamy jedną taką małą tabliczkę, że wypośrodku jest to ratusz w średniowieczu. No cóż, dobrze, aby że tego lwa nam oddali. Oddali. Że my go odzyskali. Dobre i to. Dobrze, to tak już idziemy ku końcowi. Ślązoki kontra Gorole. Czy dali, jak ty dali widzisz? Ciężko tego określenia. W tym konflikcie, te Gorole. Ja. No po śląsku Gorol to znaczy góral. Po polsku. Oryginalnie, tak. I do dzisiaj po drugiej stronie granicy, we Jabłonkowie, co rok jest Gorolskie Święto. Mm-hmm. I to tam jest Święto Kultury Gorolskiej z Jabłonkowa i z Łokowic. Bez to jest takie skrzywienie znaczeniowe tego słowa. I to mi się nie podoba, bo po tym się wymyślał, że po śląsku góro jest. Mm-hmm. Nie ma takiego słowa, niestety. Trzeba się przyzwyczaić, że to słowo ma dwa znaczenia, a najlepiej jakby my przestali już na wszystkich gadać gorole, bo przecież to jest głupie. To jest pejoratywne określenie przecież. No to jest pejoratywne. To nie jest określenie całkiem nienacechowane. Mhm. No zawsze one ma takie znaczenie, takie wyższości. No ale też musimy przyznać, że określenie polok też jest często używane tak nacechowane negatywnie. No ja, ale... Jest, nie? Ale to zależy od tego, kto od kontekstu, no wiadomo. A z Gorolem jest zawsze tak, że ma takie złe... Że Teroski żyjemy sam w jednej metropolii śląsko-zagłębiowskiej. Ja nie wiem, co z tego wynika, oprócz tego, że są trochę inne bilety na bana i na autobus. No ale no... No można się to zorganizuje do końca kiedyś, bo wiesz, no po to by to było takie rozwiązanie, żeby my
się skoordynowali. Bo tak to wcześniej nie szło. Wszystko było oddzielnie, oddzielnie, oddzielnie i potem żeś, wiesz, przejeżdżał dwa miasta i naród żeś musiał blank i na krzyż wszystko załatwić. No to jednak trochę za blisko, bo to nie wiem, 10 km żeś z Katowica. No sam jest wszystko, sam, to jest właśnie, to jest taki szok do ludzi, też do moich znajomych, którzy pierwszy raz sam przyjeżdżali i gadali, jak to jest, że sam jest jedno miasto i zaraz jest następne miasto. Że są Katowice, Potnie, Schorzów, Bytom, Tarnowskie Góry i to wszystko obok siebie, nie? A nie jak, ta, a nie jak poza tymi naszymi terenami, kiedy mamy jedno miasto, potem kupa kopalnic, lasy, jakieś tam pola, potem zaś jedno miasteczko, sam mamy wszystko do kupy. Ja, bo to ja kiedyś gadał z kabratką z Warszawy. Ona się mnie pytała, kaj robię? Ja powiedziałam, co robię? Ona się zaczęła śmiać. Z czegoś? Gdzie żyjesz? Jakby jej się kojarzyło, że jak z jednego miasta do drugiego, to to jest... daleko jakoś, tak nie wiadomo. Daleko. Ja. A to wsiadłem w autobus i że się za 15 minut na miejscu, tak? No widzisz, no to ludzie tak mało wiedzą o nas w naszej okolicy, niestety. Dobrze, to teraz i tak już postawimy kropka na i, krótko piłka, krótko czy zimno? O matko, ja dzisiaj krótko odbiorę. Ja? Ja, no jest najlepsze, ja dzisiaj się zrobię na łowie krótko. Ja tak, ja muszę powiedzieć, że ja jest bardziej za krótkiem, jak ja za zimnokiem. Nie pamiętam, kiedy ja jadł zimnok. Ja zimnok, w sumie też, to jakoś tak częściej krótko, nie? Częściej krótko. No, a żeś mi smaka zrobił teraz na zimnok, to się kupię. W sumie są smaki, że ktoś tam teraz. Dobrze, coś mogę powiedzieć, Grzegorz, pogodaliśmy fest a fest. Bardzo przyjemnie mi się go dało. Wielko zosta z mojej strony za całą działalność, za to wszystko, co już zrobił, a co jeszcze zrobisz. I cóż, wszystko o Grzegorzu, od Grzegorza podlinkujemy pod tym filmem, co tam będzie chciał. Może też taka swoja strona internetowa, na której to wszystko tam jest wylistowane, nie? Także to wszystko tam będzie. Cóż, dziękuję Ci pięknie. Mam nadzieję, że się trafimy jeszcze. Ja, no mam nadzieję, że ty, że kiedyś jeszcze coś będziemy mogli z kołem zrobić, no to wiesz. Tak blisko mieszkamy, to chyba nie ma co, wiesz, kombinować, nie? Albo jest to, co kombinować. No właśnie. Także i wam też pięknie dziękujemy za uwagę. Łostowcie kciuka do wierchu. Mam nadzieję, fajnie się nas słuchało. I tyle. Dziękujemy. I cóż, jak mogę zakończyć? Pysk. Dzięki. Pysk, łódkowie i chowcie się.